Nie tylko ta piękna, pachnąca lasem choinka zwiastuje zbliżające się święta, ale przede wszystkim kolędy i pastorałki w wykonaniu studentów Studium Sztuki Wokalnej Vocal Art. Kolędy i pastorałki te mniej znane i w niecodziennej, bardzo oryginalnej aranżacji. Polskie kolędy, pastorałki inspirują naszych kompozytorów już od dawna i dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć i wysłuchać kompozytorów takich jak Felix Nowowiejski, jak Jan Maklakiewicz, jak Józef Świder, czyli taka czołówka naszych kompozytorów zarówno w kolędach artystycznych, solowych, jak i tych churalnych. Nasi kompozytorzy tak pięknie opracowali te kolędy, że wszystkie melodie są w stanie się dopasować do tego akompaniamentu, tak więc bardzo często wychodzi nam taki cudowny kontakt z publicznością i wspólne kolędowanie. Studenci Studium Sztuki Wokalnej Vocal Art Wałcz odwiedzili już po raz drugi. W maju rozpoczęli Noc Muzeów, a tym razem Święta Bożego Narodzenia. Fajnie byłoby, gdyby tradycją było witanie właśnie okresu świątecznego w naszym muzeum. Wydaje mi się, że propozycja, którą przedstawili studenci Studium Wokalnego, była niewątpliwie interesująca. Aranżacje były ciekawe, no i mieliśmy okazję zapoznać się też z całą gamą kolęd pastorałek polskich, które tak naprawdę troszeczkę odchodzą w zapomnienie. W tym momencie to spotkanie z kolędą i pastorałką powinno zakończyć błyskotliwe, inteligentne podsumowanie, które wprowadziłoby nas w świąteczny nastrój. Ale niech przemówi muzyka. Łukasz Kędziora, Telewizja Asta.